Albert Odzimkowski, dzisiaj w roli narożnika. Przed chwilą zakończyła się walka Czarka Kęsika. Jak byś ocenił jego występ? No super, no Czarkowi udało się wygrać z wymagającym chłopakiem w pierwszej rundzie. No cóż, no jestem mega szczęśliwy tak naprawdę. Chyba bardziej się jeszcze stresuję przed walkami zawodników, mimo że tak naprawdę no, ciężko mi czasami to wszystko pogodzić. Tak przede wszystkim jestem zawodnikiem. Ile mogę, to postaram się pomagać tym chłopakom w klubie. I tak naprawdę to wszystko spada na barki Leszka Kulika. Ale no cieszę się niezmiernie. Czarek dał świetną walkę i widać przede wszystkim progres u niego w tym wszystkim, tej całej jego grze, że rozwija tą swoją grę. No i cieszę się niezmiernie, że wygrał, prawda? Nie tylko Czarek walczył ze szkoły walki Drwala. Jak byś ocenił występy? Czarek akurat prezentował Crossfight Radom i Puławy, a cała reszta, czyli nasza Natalia, Darek, Krzysiek i Karolek reprezentowali szkołę walki Drwala. Okej, okay, jak byś ocenił ich występy? Znaczy, powiem krótko. Popsuł mi się samochód, więc nie dojechałem do narożnika. No cóż, no, wiem, że Natalia po zaciętym boju niestety przegrała, ale dały super walkę, zaciętą walkę, tak jak naprawdę dziewczyny przy... Często właśnie takie, że dziewczyny wkładają 100% serca i tak dalej i naprawdę wielu mężczyzn mogłoby się od nich uczyć. Jeśli chodzi o Darkę, walkę Darka, tą przegraną, bo przepraszam, tak zaczynam od walk przegranych, no to z tego słyszałem decyzja, mogę też pójść w obie strony. No walki nie widziałem, więc się nie wypowiadam. Z tego co no, Krzychow wygrał, Krzysiek Drwal wygrał, Karol Jędrusiak wygrał przed jednoznaczną decyzję. No super, no. Cała drużyna się rozwija, także jestem bardzo szczęśliwy. Przejdźmy teraz do Ciebie. 19 marca na Fenie 11 zmierzysz się z Pawłem Żelazowskim. Rywal bardzo mocny. Czujesz, że to może być taka walka, która może być eliminatorem o pas w kategorii 7-7? No pewnie, że czuję. No, tak naprawdę mamy bardzo mocną tą dywizję 7-7 i w Wodarze tak starałem się zestawić te zestawienia, żeby wyłonić tych pretendentów do pasa i żeby ktoś ten pas w końcu miał i wydaje mi się, że jak ktoś już ten pas będzie miał, to naprawdę będzie bardzo dużo znaczył, prawda? Ten pas jest ta dywizja bardzo mocna i cóż, no tylko się cieszyć, prawda? A jak w tej chwili przebiegają przygotowania do tej walki? No ja już po wypadku tak naprawdę trenuję, jestem jeszcze lepszy niż przed wypadkiem. No cóż, no, niedługo rozpoczynamy sparingi, tam jeszcze jakieś drobne badania, ale tak naprawdę to jest tylko jakaś taka formalność. W rzeczywistości to mogłem sobie odpocząć od sparingów, wiadomo, że wypadła jedna, druga walka. No ale cóż, tak naprawdę wszystko trzeba obracać na swoją korzyść i po prostu skupiałem się nad tymi swoimi słabymi, jakimiś słabszymi cechami. Co mogłem, to poprawiałem. Miałem dużo czasu na przemyślenia, na rekonwalescencję i to taki głupie co powiem, ale w rzeczywistości no to no, wypadek dobrze mi nie zrobił, ale na pewno dobrze wykorzystałem ten czas. Ostatni pojedynek stoczyłeś w lato 2015 roku, a potem miałeś walczyć chyba z Karimem Abzajłowem, o ile się nie mylę. Jednak tą walkę ci odwołali. To dosyć jednak długa przerwa. Myślisz, że może to jakkolwiek na ciebie wpłynąć? To znaczy, jeśli chodzi o mnie i o Pawła, no to mamy porówno, no bo Paweł też się bił w Kołobrzegu, też wygrał przez knockout, ja tak samo, czyli mamy tutaj jest remis, czyli jesteśmy obaj w takiej samej sytuacji, czyli wydaje mi się, że pewno to nie będzie miało wpływu na walkę. Ja jestem cały czas tak naprawdę w treningu, wiadomo, że miałem dużo szczęścia, była tam jakaś krótka przerwa i tak dalej, trzeba było sobie odpocząć, poukładać sobie to wszystko w głowie. Wiadomo, że chciałem walczyć częściej, trochę nawet jakiegoś tam, znaczy, przepraszam, nawet zostałem pechowcem roku. No cóż, no zostałem, no to teraz muszę zostać szczęśliwcem w roku 2016. Tego ci z pewnością życzymy. Masz już Pawła Żelazowskiego rozpracowanego? Jeszcze nie układałem jakoś specjalnie taktyki, no wiadomo, że na pewno Paweł widział moje walki, ja widziałem walki Pawła. Paweł będzie próbował zaskoczyć mnie, ja będę próbował zaskoczyć Pawła. Wszystko okaże się 19 marca. Okej, no to już tak kończąc, jakiego Alberta Odzimkowskiego możemy się spodziewać 19 marca? Wersji 3-0, 3-0 wersja będzie. Była ostatnio 2-0, teraz będzie 3-0. Jak widać, jak jest wszystko poukładane i tak dalej, to się to przekłada na walkę. Teraz jest jeszcze lepiej poukładane. No i nie mogę się doczekać tego 19 marca, trenuję ciężko. No super, no mam wszystko do tego, żeby się przygotować do tej walki i tak będzie. Okej, to tak na koniec, jeżeli chciałbyś coś dodać od siebie, to jest czas. Chciałbym przede wszystkim pozdrowić cały klub Crossfight Radom, Szkołę Walki Drwala, wszystkich chłopaków, tak samo wszystkich moich sponsorów, moją narzeczoną.
Ząbek miał pozdrowić Lecha, to pozdrawiam za niego, bo nie pozdrowił, bo zapomniał w wywiadzie, to pozdrawiam. No cóż, Extreme Hobby, Jacek Wójcik, R8, mogę tak sobie powymienić? Jasne, mamy czas. No to dobra. R8, Fight Sport, kurde, pewnie kogoś zaraz zapomnę i będzie słabo, nie? Wszystkich sponsorów Szkoły Walki Drwala, no cóż. Tak samo jak niektórzy czekają na tą walkę i będą mega grzmoty, prawda? Okej, no to my oczekujemy tych mega grzmotów i Alberto Dzimkowskiego w wersji 3.0. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dzięki za wywiad.